Moi kochani, witam Was serdecznie z nową energią, z nowym tygodniem. Słuchajcie, odwiedzam Emilię do przedszkola. Jej, wreszcie, bo powiem Wam, że już ciężko było. Ona też bardzo tęskniła za dziećmi. Za oknem na niebie delikatnie rozpościera się słonko. Ono próbuje się przebić przez takie bardzo zbite chmury. I mam nadzieję, że będzie lepiej, bo ze słońcem to mi jest od razu lepiej. Przed sobą mam bułę, mam też kawę. Także szybko piję kawę. Wasze zdrowie. Jeśli jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj. Pamiętajcie o łapkach w górę, bo one dają mi pozytywnego kopa, żeby nagrywać. Ja teraz szybko zajadam i pędzę do miasta. Pędzę załatwić sprawę, a przy okazji wstąpię sobie do Rossmana, bo dowiedziałam się, że na przecenie, na obniżce jest teraz nam, także zobaczę, co mi się uda upolować. Mam nadzieję, że upoluję mój podkład rozświetlający. Jeśli tak, no to Wam pokażę. A jeśli nie, to mam nadzieję, że nie popłynę z niczym innym, bo ja tak naprawdę niczego nie potrzebuję. A w tym filmie też pokażę Wam nowego kwiatka, którego nie potrzebowałam, ale musiałam go wziąć, bo mam już jednego i on się u mnie uchował. Mało tego, rośnie cały czas, także co jeszcze przyniesie dzień? Mam jeszcze paczkę w drodze i na pewno ona dzisiaj też dotrze, także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszej części mojego filmu. O, Fido się z Wami wita. Dobra, zaczynamy. Jaj, to jeszcze nie grali. Słuchajcie, nie ma prądu. Wszystko jest wyzamykane. Ucałowałam klamkę. W ogóle galeria cała jest zamknięta teraz. Wszyscy wychodzą. Czyli musiał być przed chwilą, jeszcze musiał być na mój peszek. Także jadę w inne miejsce, zobaczę, czy tam też nie ma. Ale nie wiem, czy tam nie jest od 10. Tu jest po 9. Dobra, idziemy w drugie miejsce, zobaczymy, czy tam jest. Oby. Wszystko w Rossmanie się zawiodłam. Tragedia, to nie tak jak chciałam. Jechałam po całkiem coś innego. W sensie jechałam po podkład, który miał być rozświetlający. Z tych znam. One były niebieskie. W sensie niebieskie
w środku, bo ja Wam pokażę, bo ja w domu to opakowanie jedno mam. A tymczasem Pani powiedziała, że już nie ma tych niebieskich, same są te nawilżająco matujące. No to takie to ja mam. Cena naprawdę jest fajna. Podkład też jest ok, ale mnie dużo lepiej pasował właśnie ten z wcześniejszych, z tych rozświetlających. Nie wiem, będziecie mieć telepacki, bo mój uchwyt coś dzisiaj szaleje i nie wiem, cały się koleboże. No nie wiem, gdyby był dobrze przemocowany, może się coś tam już poluzowało. W każdym bądź razie mówię do Was z samochodu, bo jak wpadnę do domu, to będę jak przeciąg. Włączę pralkę, znaczy zmywarkę już włączyłam, bo tam są chłopaki. Wiem, że przyszła też moja przesyłka z Zalando. Tak, zamówiłam kolejną torebkę Guessa, ale chciałam ją tylko zobaczyć, jak ona wygląda, jaka jest dłużej. Na 99% ją odeślę, ale powiem Wam, że jest w świetnej cenie, po prostu rewelacyjnej, ale nie trzeba mi 10. To już jest po prostu przesada, jeszcze tym bardziej, że teraz nie ma kasy na takie pierdoły. Ale chciałam sobie ją zobaczyć, miałam możliwość, a do tego kupując dwie rzeczy, bo wzięłam dwie rzeczy, to była naprawdę duża obniżka. Ja za te dwie rzeczy dałam, można powiedzieć, prawie pół taniej. Także nie zostawię jej, na pewno jej nie zostawię, ją odeślę. Nie wiem, czy dwie te rzeczy, tak sobie po prostu chciałam obejrzeć, a co? Także już Wam tu mówię, że w 90% ja odeślę te rzeczy. Pokażę Wam za chwilę, bo to jest portfel, to jest torebka z Guessa. Tamten portfel poszedł do jednej z Was. Była przeszczęśliwa, że w takiej cenie jej odsprzedałam, bo ja sprzedałam w takiej, jaką kupiłam. Szybko doszło, bardzo fajna transakcja była, bo dziewczyna wysłała mi pieniądze, zaufała mi po prostu, sama mówiła, że mi ufa, że mnie ogląda, także fajnie. Ja wysłałam natychmiastowo, zaraz jak tylko pieniążki dostałam, to jej wysłałam ten portfel. Po co zamówiłam? Mówię Wam, chciałam sobie po prostu to zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Jezusie, jakie tu dołki. Dobra, chyba się odezwę w domu. Ale błoto jest wszędzie, słuchajcie. O, mąż mi umył samochód na myjni, a boję się wysiadać z niego i zobaczyć, jak on wygląda. Tyle tych terlepawek, bo będzie Wam niedobrze od tych trząsawek. Dobra, wróciłam. Słuchajcie, bo mam tutaj kawę. O, a nie pocukrowałam. Dobra, lecę po cukier. Powiem Wam tak, to nie był mój dzień. Nie doczytałam, popędziłam, bardzo chciałam i się nie udało. Tak jak mówiłam, nie wiedziałam, że nie ma już tych podkładów. Widzicie, czym się różnią? Ten jest matująco nawilżający. Inteligentny, ślepa jak kret. Tu jest tak ciemno, że Wam nie przeczytam, ale inteligentny podkład do twarzy. I on jest właśnie z kawiorem, a ten był rozświetlający. I podobno tego już nie ma. Były same te, no to ja mam ten cały, więc nie brałam, bo nie ma sensu, ale cena jest naprawdę dobra. I on nie jest zły, tylko ja mam bardzo suchą skórę. Jednak wolę, jak jest taki bardziej... Pani tam twierdziła, że jest nawilżający, no nie wiem. Ja muszę po prostu poczytać jeszcze, czy to jest aby na pewno ten sam. W każdym razie nie wzięłam, a co wzięłam? Bo oczywiście dzieta z pustymi rękami wyjść. Czekajcie, moje utrobienie, bo gdzieś tu jest. Wzięłam sobie, też znam, tylko wzięłam sobie bazę rozświetlającą, więc może to... W połączeniu z tym podkładem zobaczymy, czy to się spisze, czy to się nie spisze. W każdym bądź razie opinie były tej bazy naprawdę bardzo dobre. Poczytałam, dziewczyny dobrze się też wypowiadały na YouTubie, więc będziemy testować i sprawdzać. I co wzięłam? Oczywiście swój... To jest taki krem brązujący, nawilżający z Liren. Ja miałam... To już jest chyba trzeci. Ja uwielbiam mieć trochę opalone ciało i... I właśnie tego używam. Ja sobie tym nie zrobię krzywdy, a efekt jest, bo nie musicie tego nakładać bardzo dużo, żeby właśnie widzieć u siebie taką delikatną poświatę. Także ja tego używam co drugą kąpiel, a kąpię się codziennie, nie? To tak co drugi dzień sobie to dokładam. Czy czuć ten zapach takiej, wiecie jak samoopalacze? No trochę czuć, ale najbardziej czuć w lecie, kiedy się przypocicie, bo w zimie aż tak bardzo tego nie czuć, albo aż tak się nie poce. Tam Wam nagrałam troszeczkę z Rossmana, to gdzieś tam Wam wrzucę, przeplotę w tym filmie. Byłam też w Lidlu, jak widzieliście, i co?
Chciałam tylko zobaczyć właśnie ten Agnieszka z pozytywnej energii pokazywała u siebie na kanale odkurzacz. Jest bardzo dużo ich jest. Aga napisała mi właśnie, że naprawdę jest z niego zadowolona, więc będę musiała to przedyskutować z mężem. No, ja bym wolała jednak już ten samojeżdżący, tak Wam powiem. Bo ja mam ten jeden mały, potem mam ten drugi z Keshera. Także ja go tak o takich nie potrzebuję. Ale wiem, że on ma prawo działać, bo dziewczyny piszą właśnie, że jest fajny. No i cena też jest fajna, bo niecałe 300 zł. No to tam myślę, że się opłaca. Ja płaciłam więcej za te moje odkurzacze. Pamiętajcie, że przy takich odkurzaczach właśnie tych typu tego, on mi tu leży, bo ja zaraz będę jechać z koksem. O, musicie pamiętać o nie tylko opróżnianiu tego pojemnika, ale pamiętajcie o czyszczeniu filtrów, bo często ktoś mówi, słaby, nie ciągnie, a ciągnął jak się kupiło. No pewnie, że tak, bo po każdym, ja myślę, że po każdym odkurzaniu należy wyczyścić dobrze te filtry, no bo to od tego filtru, jeśli filtr zapchany, no to nie będzie ciągło, no i możecie sobie narzekać, że firma, że coś tam. Nie, nieprawda, ja się nie zgodzę z tym, tylko po prostu trzeba dobrze wyczyścić te filtry. W Lidlu wziąłem sobie jeszcze, pamiętacie, wiecie co, mi się przypomina zawsze, jak moja mama w piecu kaflowym, bo w moim domu rodzinnym był piec w kuchni kaflowej i był w pokoju i nie wiem, jak się to nazywa, ale tam takie drzwiczki na pieczenie chleba. Brandura? Nie wiem, poprawcie mnie, jak się to inaczej nazywa. Tam moja mama właśnie suszyła jabłka. To nie jest tak dobre jak jabłka mojej mamy, tam było na 1000 razy lepsze, ale lubię te chipsy. Lubię i kupuję sobie właśnie w różnych, bo Biedronce też są, tylko są inne. Tu wzięłam sobie z Alesto ślinotok, bo ja już to oczywiście otworzyłam, bo się musiałam do tego dobrać. Także piję kawę i pokażę Wam, co otworzymy to zamówienie z Zalando. Co z tym dniem? Słuchajcie, nie, wszystko jest nie tak, jak powinno być. Już Wam mówię. Mówiłam Wam w samochodzie, że to jest torebka. Piękna jest ta torebka, słuchajcie. Naprawdę jest bardzo ładna, czarna. Ma tutaj krótkie rączki, które są naprawdę mega, mega wygodne. Fajnie się je trzyma. Ma też długi pasek, który widzę, że jest regulowany. Ja tego nie zdejmuję, bo ja po prostu to odeślę. Chciałam sobie zobaczyć ją po prostu. I co w środku? Widzicie to? Ma 3 komory. Ogólnie jest zamykana na takiego napa, to też fajne właśnie, jak trzymacie, to jest nap. A oprócz tego w środku kieszeń jest zamykana na 2 zamki, także też fajnie, bo nie musicie odsuwać z jednej strony, tylko macie 2 zamki, które zjeżdżają się, że tak powiem, do kupy na środku. Bardzo fajnie. W środku, wiadomo, jest naprawdę dużo tych przegródek. Macie też woreczek antykurzowy, to zazwyczaj przychodzi właśnie przy tych torebkach. To są torebki już droższe, bo ta torebka kosztuje nawet 500-700 zł. Ja tutaj w pakiecie za 2 rzeczy zapłaciłam niecałe 400 zł, także to była super promka. Proszę bardzo. Bardzo mi się podoba ta torebka. Jest prześliczna, ale ja naprawdę jej nie potrzebuję. Chciałam sobie tylko zobaczyć. Chciałam zobaczyć, jak bardzo jest pojemna, a jest pojemna. I chciałam zobaczyć, czy jest leciutka. Jest leciutka. Także, no fajna, z tyłu ma jeszcze ten zamek dość duży, już teraz robią właśnie, widzę, że coraz większe te kieszenie, te zamki, no bo tutaj zazwyczaj nosimy telefon, więc teraz już, przedtem były takie małe, żeby nasze duże telefony teraz nie wchodziły. Fajna, bardzo ładna, no i wszędzie jest logowana, także z daleka widać, że to jest torebka Guessa. Piękna, bardzo mi się podoba, ale nie zostawię jej. Mimo tego, że ma niską cenę, to ja po prostu mam tą, w której obecnie chodzę, jestem z niej zadowolona i ona jest ciut mniejsza od tej, widzicie? Ta jest większa. I mi się zdaje, że nawet ta jest lżejsza, pusta niż, no nie wiem. Ma też logowania w środku, pewnie, że tak. No to jest oryginał, to jest z Zalando, także bardzo, bardzo mi się podoba ta torebka, ale no nie, nie ma sensu. Gdybym pracowała, to pewnie bym sobie ją zostawiła, bo fajna kasa i wszystko, ale nie. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba, ale nie. Trzeba być realistą w tym wszystkim. A druga rzecz to jest portfel z Guessa i na to właśnie się udziłam, że jak kupię, to będę miała tańszy. I co przyszło? Nie ten kolor, słuchajcie. Chciałam, miał być czerwony, a przed jakiś, jak on się tu nazywa? Plum. Plum. Plum, plum, plum. No i plum po plunie z powrotem do Guessa. Chciałam większy, bo ja mam ten mniejszy swój.
Nie chciałam dużego portfela, bo wcześniej miałam ten duży, który odesłałam dziewczynie. Ten jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Wielkość jak najbardziej moja, ale miał być czerwony. Zaznaczałam, że mam czerwony na moim zamówieniu. Jest czerwony, przychodzi bordowy. Ja wiedziałam, że jest bordowy, ale ja nie chciałam, bo chciałam właśnie czerwony. Więc obydwie te rzeczy pójdą, zostaną odesłane. A fajnie, bo tylko stówka za taki portfel, także 109 zapłaciłam, 109. I jest naprawdę pojemny. Widzicie? Tu ma jeszcze dwie, tu ma na drobne. Świetny jest, ale gdyby przyszedł czerwony, chyba że odeszło mi czerwony, no to może, to mogę sobie go zostawić, bo jest trochę większy od tego mojego i naprawdę jest, fajnie w ręce siedzi. Ale póki co, no będę pisać do nich, że nastąpiła po prostu pomyłka, bo ja zaznaczałam, że chcę red i na moim zamówieniu jest red, a przychodzi jakiś plum, więc nie. A powinni napisać, że nie ma red, wysyłają plum, tymczasem myślą, że chyba sobie zostawię, ale nie zostawię sobie, bo zależało mi na czerwonym. Czerwony portfel przyciąga pieniądze, także no nie, całe to zamówienie zostaje odesłane i pieniążki mi wrócą. Powiedziałam Wam też, że będzie kwiatek w tym filmie, no i będzie, bo to jest kwiatek mój, filodendron, ja już go nie będę wyciągała z tej klatki. To jest ten kwiatek, którego uratowałam z Biedronki o dwóch czy trzech listkach, już nie pamiętam, zobaczcie jak on się rozrósł. W tej klatce naprawdę jest go tam sporo, ale już widzę, że nie może być w tej klatce, bo liście dotykają podłoża. I jeśli zacznie się coś niedobrego, no to będzie wszystko gniło. I proszę bardzo, wzięłam sobie kolejnego filodendrona Scandensa, tylko ten różni się, znaczy właśnie nie wiem, czy się różni, czy czasem starsze gatunki nie są takie mocno wybarwione zielone, czy to są faktycznie inne. O co mi chodzi? O to, że on ma pod spodem bordowe liście. Nie czytałam, nie wiem. W każdym bądź razie wiem, że to jest na pewno Scandens i wiedziałam, że jak tylko zobaczę go w Biedronce, to go wezmę. One nie są tanie, ogólnie w sprzedaży są mniejsze, dużo mniejsze, tak jak patrzyłam na zielonym parapecie. To już za takiego musiałabym dać przynajmniej 29 zł, bo nie wiem, czy to jest rozmiar M, czy L, bo tam są właśnie w zielonym parapecie rozmiarami, no i wiadomo, że cena od razu się podnosi. Także tutaj 12,99 w Biedronce wzięłam braciszka dla tego mojego Scandensa, bo już wiem, że jemu jest dobrze, no i wiem to, że te kwiatki rosną cały czas, bo wiecie, że w zimie kwiatki stają, po prostu przestają rosnąć, mają ten czas spoczynku, te absolutnie nie mają, bo zobaczcie, jak to pięknie wygląda. On rósł cały czas i nie jest rok u mnie, a zobaczcie, ile ma liści, a mówię, miał dwa albo trzy listki. Tak między tymi ziemniakami, a tym całym kramem pokażę Wam jeszcze. Dwa pojemniczki sobie wzięłam, takie z Juska. O, ślad po kawie. Co możecie? Takie szklane, nie wiem, serduszko? Serduszkiem. Przedtem miałam z ptaszkiem, ale widzieliście, że ktoś mi łamał się, nie przyznał, to nie wyglądało. W każdym razie wzięłam sobie 13,50 za jeden i przesypałam sobie już kawy. Tu jest sypana, a tu jest rozpuszczalna i fajnie to będzie wyglądało. Jest jeszcze jeden, także trzy, a sztuka 13,50 w Jusku. No i wydało się, że z Lidla jeszcze wzięłam takie piramidki. Nigdy ich nie miałam. Znaczy, nigdy. Miałam, ale to było chyba z 5 lat temu i były nie bardzo. A teraz widzę, że dziewczyny pokazują, także spróbujemy zrobić właśnie pomidorową z takimi piramidkami smaku. Wtedy mi nie podeszły. Zobaczymy, czy teraz mi podejdą. Mam nadzieję, że tak. No i sól do mojego młynka. Ja biorę właśnie himalajską. Dobra, zabieram się za te ziemniaki za ten nieszczęsny obiad, bo dzisiaj trochę późno z tym wszystkim. Ale mi ten dzień zleciał. To jest po prostu... Jednak wyskoczyłam na chwilę, a trochę zaszło, bo zanim dojechałam, zanim wróciłam. Wiecie co? Nie ma nigdzie ludzi. Boją się choroby chyba. No i wiecie, oszczędności teraz. Także w Lidlu nie było tłumów, jakichś dzikich tłumów. W Rossmanie to już w ogóle byłyśmy we trzy. W sensie dwie sprzedawczyni i ja. Także miałam je dla siebie. Gdzie jeszcze byłam? W Biedronce też tłumów nie było. Tutaj myślę, że to jest takie chwilowe. Rano wpadną po bułki, po chleb. I potem druga tura jest, jak wracają z pracy, nie? Ja już tutaj mam ze sobą ten płyn, który Wam pokazywałam, bo idę włączyć pralkę. Oczywiście przy poniedziałku, jak żeby inaczej mogło być.
Patrzę, zerkam sobie za okno, bo tam jest, widzę, śnieg zaczyna sypać znowu, także też niedobrze. Cały weekend tak potwornie wiało, że słuchajcie, mi się zdawało, że mnie normalnie chata znowu zawierze. Ja w nocy to jednym uchem, tak jak ten zając w koziołkach, wiecie o co chodzi, z jednym uchem przy ścianie, gdzieś tam przy suficie w ogóle, a drugim śpię, także nie wyspałam się totalnie w weekend, totalnie, bo strasznie wiało, straż pożarna kilka razy wyjeżdżała, także gdzieś pewnie jakieś nieszczęścia były. No i będzie z powrotem zima, śnieg. Niedobrze, bo ja już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję słońca i bardzo potrzebuję wiosny. Gotowałam też tą pomidorówkę z... Wrzuciłam sobie tą piramidkę i powiem Wam tak, mi podeszło jak najbardziej, bo bardzo aromatyczna jest ta zupa, ale Emilia na sam zapach po prostu odsunęła mi, tak, powiedziała, że coś jest nie tak. Także nie sprawdziło się, bo spieprzyłam sobie zupę, mogłam nie dawać do całej, bo Emilia po prostu ani się nawet namówić nie da, czyli dla dzieci chyba nie bardzo, nie... Niekoniecznie, no ale dobra, miałam ryż, pokombinowałam, zjadła co innego, przeżyję. A ja pomidorówkę zjem jeszcze jutro i też będzie, nic nie wyrzucimy, bo to nie było nie wiadomo ile, bo to było z wczorajszego rosołu. I co, dostałyśmy też papiery do przedszkola, Emila Jezu, od września pójdzie już, no bo teraz jeszcze jako pięciolatek jest, nie? Przedszkola, potem słuchajcie, zaczyna się poważnie robić, bo będzie potem pierwsza klasa, Brian w listopadzie 18. Także jakieś prawo jazdy trzeba będzie ogarnąć, żeby chłopak sobie jeździł, a nie ciągle tymi pociągami, niech i on ma. I tyle dziewczynki, żegnam się z Wami, dziękuję Wam za dzisiaj, ściskam mocno i do zobaczenia w komentarzach. Paczkę jeszcze dzisiaj będę chciała zamówić kuriera, żeby zabrał i obejrzałam, oko pocieszyłam, także nie ma tego złego. Ja wiedziałam, że odeślę. Ja po prostu chciałam sobie to najzwyczajniej w świecie obejrzeć, pocieszyć oko. No. To tyle. Do zobaczenia w środę. Czekam na Was w komentarzach. No i pamiętajcie o tych łapkach w górę.